swój występ w eliminacjach? Jakie masz przewidywania na finał? Może powiem tak, ciężko mi samą siebie ocenić, bo nie wiem, czy zrobię to dosyć obiektywnie. Natomiast w każdej konkurencji zrobiłam, myślę, tyle, ile mogłam. Popełniłam parę błędów technicznych, też można powiedzieć. Trochę było elementów zaskoczenia związanych z samym sprzętem, że Amerykanie wymienili na przykład hantel. To są też takie małe niby niuanse, ale one składają się na całość. No i przede wszystkim choroba, która mocno daje mi się we znaki, co pewnie słychać, jak mówię. I myślę, że na bieżący stan rzeczy wypadłam całkiem nieźle. Wiem, że w pełnym zdrowiu być może byłoby mnie stać na jeszcze więcej, ale nie ma co gdybać. Tylko obecny stan, cieszyć się z tego obecnego stanu, czyli z trzeciego w tej chwili, z trzeciej pozycji. A jakie jest przewidywanie na finał? Akurat konkurencje barkowe to jest jedna z moich silniejszych, myślę, stron. Dlatego cieszę się na sam finał. Mamy jeszcze schody, których wcześniej nie robiłam. Nie wiem, jak wypadnę w ogóle w tej konkurencji. Myślę, że będzie to konkurencja dosyć szybkościowa, bo ciężar nie jest ogromny. Dwa ciężary po 90 kg wniesienia na schody. A co do belki, no to zobaczymy, jak będzie, bo każda z nas ma tylko jedno podejście pod dany ciężar. Ciężary zwiększane o 10 kg, zostaje najlepszy, kto nie podniesie, odpada. Czyli też troszeczkę szczęścia będzie musiało się przydać, żeby nie spalić, nie popełnić błędu technicznego żadnego. No i zobaczymy, jak się przełoży, bo wiadomo, że różnice w sprzęcie w belce też mają jakieś znaczenie na kilogramy. I czy będzie to na plus, w górę, czy na minus, to się okaże jutro, ale jestem nastawiona bojowo. Dzisiaj podleczam swoją chorobę i jutro tyle, ile sił będzie, to będę walczyć na każdej konkurencji do końca.